my! Cześć, tutaj Marcin Iskowski. Dziękuję za wybranie mnie do Zapytaj Portowca. Mam tutaj kilka pytań, postaram się odpowiedzieć jak najlepiej. Zaczynam. Pierwsze pytanie. Wiciu, raper. Jaki jest twój ulubiony film? Wiciu, to jest dla mnie bardzo łatwe pytanie, ponieważ jestem wielkim fanem Harry'ego Pottera. No i uwielbiam wszystkie 7 filmów, ale jeśli miałbym wybrać jeden, to postawię na Harry Potter i Komnata Tajemnic. Kolejne pytanie zadał Adrian Kamil Sewlowski. Czego słuchasz przed meczami? Bardzo fajne pytanie, Adrian. Przed meczami zazwyczaj słucham takiej muzyki, która mnie relaksuje, no i która wpada w ucho. Nie mam jakiejś ulubionej piosenki. Zazwyczaj słucham tego, co jest aktualne na topie. Kolejne pytanie zadał Andrzej Zdzisław Kluska. Gdybym nie był piłkarzem, chciałbym zostać. To jest bardzo fajne pytanie, ponieważ nigdy nie zastanawiałem się tak bardzo nad tym, kim chciałbym zostać, gdybym nie był piłkarzem. Myślę, że poszedłbym również w stronę sportu, ale może coś typu lekkoatletyka. Kolejne pytanie, widzę, że to jest bardziej stwierdzenie. Paulina Marchlewska. Jesteś super, serduszko. Dzięki, Paulina, również jesteś super. Następne pytanie zadał Dominik Śmiałek. Kto robi najlepsze kawały w Pogoni? Myślę, że w drużynie mamy kilku śmiałków, ale jedynym, którego miałbym tak sfaworyzować w robieniu kawałów i fajnej atmosfery, jest Miłosz Przybecki. Kolejne pytanie zadał Michał Mikołajczyk. Jaki jest twój ulubiony superbohater? Też bardzo szybka odpowiedź. Moim ulubionym superbohaterem jest Spider-Man. Następne pytanie od Michała Rywaka. Michał pyta, lubisz placki? Michale, czy lubię placki? Oczywiście, kto ich nie lubi. Kolejne pytanie, Robert Niemczyk. Czy masz rodzeństwo? Jeżeli tak, to czy nie tęsknisz za rodziną? Po pierwsze, mam rodzeństwo. Mam 8 rodzeństwa. 4 braci i 4 siostry. No tak, tęsknię. Czasami są takie momenty, w których bardzo tęsknię. No ale myślę, że już jestem na tyle poza domem, że jestem przyzwyczajony do tego. No i kontaktujemy się w jakiś inny sposób, jeżeli nie możemy się zobaczyć. Przemysław Skowronek. Twoja najsłabsza strona to? Myślę, że moją najsłabszą stroną aktualnie jest właśnie to nietrzymanie ciśnienia i łapanie bezsensownych kartek. Ale też muszę powiedzieć, że bardzo nad tym pracuję. Też pytam kolegów z drużyny, którzy mieli z tym problem, jak sobie z tym radzą. I myślę, że jestem na dobrej drodze, aby skończyć z łapaniem głupich kartek. Kolejne pytanie. Krzysiek Kowal. Czy jesteś już rozpoznawalny w Rypinie? Znaczy, myślę, że dużo osób, to jest małe miasto, dużo osób mnie kojarzy, zna, no ale czy jestem rozpoznawalny przez większość właśnie miasta? Nie wiem tak do końca, nie byłem dawno w domu, kiedy zacząłem regularnie grać, ostatni raz byłem pół roku temu. No i sprawdzimy to teraz, jak wrócę na święta. Dzięki za wszystkie pytania, nie udało mi się na wszystkie odpowiedzieć, ponieważ nie wystarczyło nam czasu. Na pewno wszystkie pytania były na równym poziomie. No i myślę, że może w przyszłości uda mi się odpowiedzieć na resztę waszych pytań. Pozdrawiam.